Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy już w tej wiosce, troszeczkę bardziej na południe, przyjechałem tutaj w międzyczasie, chociaż widzę, że zapomniałem rozwinąć umiejętności, ale to na szczęście nie jest wielki problem, bo wiemy, co chcemy rozwinąć od razu, więc pozwólcie, że jeszcze to szybciutko zrobię. Pyk, pyk, nie ma to znaczenia, szczerze mówiąc, które umiejętności bierzemy pierwsze, bo naprawdę to jest coś, co to i tak zaraz rozwiniemy prędzej czy później, nie będzie miało większego wpływu na to, w którą stronę z tym wszystkim pójdziemy. A, proszę. Ja myślę, że to będzie jakiś artefakt rzymski, się zastanawiam czemu, ale kartka ma troszkę więcej sensu. Będzie kartka, tatuaż oczywiście. Bo to jest... To mam na myśli przez kartkę tutaj. No, mam nadzieję, że go dogonię, bo nie chciałbym się z nim bawić w kotka i myszkę przez długi czas. Hop. O! Ej, to było fajne, w sensie bardzo mi się podobała jedna rzecz, że on tutaj tak zatopił się w morską toń i mimo tego i tak mogliśmy go zebrać, w sensie ja myślałem, że wiecie, już go straciłem, bo tak, kurde, żeby tatuaż wpadł w morze, to przecież on się tam, szczególnie, że on był na papirusie jakimś namalowany, chociaż papirus nie był wcale aż tak słabym materiałem, niemniej... Myślałem szczerze, że go nie dam rady już zebrać przez to. A tu się okazuje, że po prostu to był taki zabieg artystyczny. Bardzo fajny, by the way. Dobra, mamy trochę mało czasu. Więc mamy trochę mało czasu, bo musimy sobie ogarnąć nasze powietrze, które nam się kończy. Chociaż widzę, że nie ma z nim aż tak źle, więc można sobie troszkę tam potopić się. Ale Tsunami nie może znaleźć na razie klucza tej w okolicy. I coś czuję, że on... Po prostu się w okolicy nie znajduje, a znajduje się gdzieś tutaj na dnie. Chociaż co najgorsze, już myślałem, że się tutaj zablokowałem. Jest, proszę bardzo. No właśnie, czyli tak jak myślałem. To jest jeszcze parę sztuk złota, przepraszam, srebra, które można zebrać przy okazji. I oczywiście ja je zbiorę, czemu by nie. Weźmy też klucz. Zdążymy otworzyć skrzynię, jeszcze wypłynąć? Wydaje mi się, że może mielibyśmy na to szansę, ale widzę, że już od razu nam gra krzyczy, że ej, zostało ci 25% zdrowia, powietrza, więc weź wypływaj, rybku. No, może rzeczywiście nawet byśmy nie dali rady. Ale mniejsza. Odetchnęliśmy pełną piersią. Przynajmniej zrobiliśmy dwa oddechy. Możemy wracać. Powiem szczerze, że w rzeczywistości tak to nie działa. W rzeczywistości przez niedotlenienie musielibyśmy troszkę dłużej posiedzieć na powierzchni, żeby mieć znowu tyle w procentach jakby zasobów. Genem. W sensie wiecie, im częściej nurkujemy, tym bardziej niedotlenieni jesteśmy, przez co musielibyśmy posiedzieć na zewnątrz troszkę dłużej, żeby uzyskać procentowo taką możliwość oddychania, znaczy oddychania, powstrzymania się przed oddechem w wodzie, ale no cóż. Ja już nie wiem, jak to wygląda w przypadku profesjonalistów, ja mówię tutaj bardziej o swoim doświadczeniu, gdzie ja uwielbiam nurkować, muszę wam przyznać, że... Ja lubiłem pływać, ale nie robię tego od długiego czasu. Natomiast naprawdę uwielbiałem i nadal uwielbiam nurkować, dlatego że zobaczenie, co jest pod powierzchnią wody, mnie jakoś tak jara. I dlatego na przykład kocham Subnautikę, a z drugiej strony tak bardzo się jej boję, dlatego że ja mam jakieś takie... Już chyba o tym wielokrotnie mówiłem też, ale jeszcze nigdy w tym gameplay, więc pozwolę sobie tak przywołać tylko ten temat. Cholernie boję się takiej pustki, która jest na przykład w głębinach oceanu, czy w sensie pustki, wiecie, tej ciemności, pustki takiego, tego nieznanego, jeśli można tak powiedzieć. I to samo mam, o, tutaj będą aż dwa artefakty z tego, co widzę. No tak, w sumie rzeczywiście tak było. Brawo ja, dobrze, inteligentnie sobie wszystko oznaczyłem dobrze. No cóż. I mamy chyba też od razu tę tajemnicę, zaraz do tego gościa podejdziemy. I tak samo mam z przestrzenią kosmiczną. Strasznie boję się tej pustki, tej głębi. The emissary is somewhere here. Perhaps I can find the letter without bloodshed. The Bardset paladins trained at this fortress. This will not be an easy fight. Can you see a haystack or something? Nie wiem, co tam nasz bohater powiedział, w sensie staram się przesłuchać, ale niestety tamci mi to zagłuszyli. Tylko teraz tak, ja bym się chciał znowu tutaj dostać. Czy dam radę jakoś? Że mówiąc, co najgorsze, to nie widzę tutaj wejścia na razie. W ten sposób. Przez to się tutaj nie dostanę. Deski. A nie, czekajcie. O, widzę. Ojej, znowu sprytnie. Chciałem powiedzieć, że przez te deski się nie przedostanę.
Wydaje mi się, że Eivor dałby radę się przez nie przebić, w sensie po prostu je wyłamać. To mnie zawsze wkurza w grach, że często nie mogę się po prostu gdzieś włamać na zasadzie, nie że włamać w sensie okraść kogoś, tylko włamać na zasadzie wyłamania jednej, drugiej, trzeciej deski, bo na dobrą sprawę to jest dosyć łatwe. A gry mi na to często nie pozwalają niestety. Powiem, że logicznie nie powinno być z tym problemu. O Jezu, a to było nawiązanie do skoczenia na siano, tak? Hehe. Czy to jest znowu... Wydaje mi się, że taką misję już mieliśmy wcześniej, ale... Pograjmy, bo to wygląda jak misja z gościem, który zwichnął nogę. Someone is stuck. My brother. Chasing some foolish legend that if you see old Hisser from above and catch his tail, he will grant you a wish. And what of your leg? Likely sprained, trying to climb up to rescue him. We are a sorry pair. A, pójdziemy tam. Przy okazji widzę, że tam będzie można się dostać na dół. Ja myślałem, że on jest tam na dole i jest pod tymi kamieniami, ale wychodzi na to, że nie. Czy on tak dźwięk po prostu został stworzony, że chyba źle to założyłem. Niemniej, tutaj będzie można się oczywiście dostać, jak te kamienie tutaj zwalę z góry. A ten gość z tym skokiem na siano, to było dobre nawiązanie, tak? How did I let you talk me into this? Stop clucking like a laying hen. I'm the one with the broken leg. At least grab old Hisser's tail while you're up there. No cóż. Something is hissing. You made it up. You truly are a brave one. No, nam ta wysokość nie straszna w porównaniu do tego. Więc co, w rzeczywistości bałbym się podejść. Jakbym był tak jak Eivor teraz, to już bym zacząłbym chyba klęczyć albo nawet i się czołgać do krawędzi, bo ja mam straszny lęk wysokości, muszę przyznać. Dobra. Co możemy z tym gościem zrobić? Jak możemy mu pomóc? 12 metrów jeszcze do góry, trzeba będzie wspiąć ostatni artefakt. I'll help you down, but how is a big strong Norse like yourself afraid of heights? And snakes! I don't know how I let my brother talk me into these schemes. I think I just give in to his endless goading. But I'm sick to the back teeth of him. Climb up, Arne. Go in that cave of wolves, Arne. Eat that red mushroom. Siblings are a source of great joy and equal misery. I too have a brother. Does yours put you in the maw of death every opportunity he gets? Come, let's get you down. And perhaps you can tell him how you feel. Talk of my feelings to my brother? I would rather let the snakes gnaw on my tender parts. This way. It's too high to get down from here. Nie jest za wysoko, tylko zejdź po drabinie na spokojnie, panie kolego. Aha, nie. There, the ladder. Watch your step. Nie wiem, że co, nie zejdzie po drabinie, schodzi po drabinie, tylko... Znaczy, że za nami teraz nie wejdzie tutaj. No dobra, idzie tam dalej po drabinie na dół. Okej, okay, w porządku. To niech sobie idzie. My w tym czasie przeskoczymy tutaj, na szybko. This way! No nie, niech lepiej za nami teraz już nie idzie. Już jesteśmy wystarczająco daleko. O, proszę bardzo, mam kolejny zwój. Tym razem. A nie maskę. Tutaj w ogóle jest jakiś trójkąt namalowany. Kurczę, muszę zobaczyć ten zwój, bo wiecie, że ja lubię je czytać. A to jest coś nowego. I zaraz do tych ludzi wrócimy oczywiście. Maska, kolejny projekt, ale to nas akurat nie interesuje. Nas interesuje... tutaj jest mapa no świetnie, mapa skarbu. O, skarb znajduje się na główce węża, okej. Przepraszam za porównanie, ale to wygląda troszeczkę bardziej jak plemnik niż wąż w tym wypadku. Ktoś sobie zrobił troszeczkę hehe żarty, tak? Hehe, da, patrzcie jakiego węża mu narysuje, ha, no i cóż. Dobra. Mogę stąd możemy... Another slithering devil waiting to get me. Yes, I'm alive, brother. Chciałem zapytać, co ten gość robi? Przecież ja tutaj zeskoczyłem po prostu do siana, tak? No cóż, dobrze on tego nie zrobił, by też sobie pewnie złamał nogę, albo by kark skręcił. Tylko, że... Czy on tutaj schodzi, czy nie schodzi, czy gdzie on się znajduje teraz? Takie troszeczkę derpa mam, muszę przyznać. A, to jest po prostu jeszcze jeden wąż. Yes, I'm alive, brother. Dlatego tutaj nie mógł zejść całkowicie. Thank you, stranger, for bringing this waste of breath back to me. You're welcome. But what is the story you spoke of, old Hisser? A pretty legend. He who catches old Hisser's tail will find their heart's wish granted.
I found such a story in a manuscript, up in the tower. Then may it bring you more luck than it did us. Maybe you will even solve the serpent's mystery. Farewell. May Odin litter your path with riches. Goodbye. And keep each other safe. For a good brother is the truest treasure from the gods. Now see, you big lump. All that wailing, it was as easy as a hop and a jump. Cóż, to ja rzeczywiście się przedrzeźniałem teraz. A chciałem powiedzieć, że zauważcie, że znowu zebrałem ten artefakt wcześniej, w sensie wiecie, tę mapę skarbu i automatycznie oni o tym jakby nam opowiedzieli, w sensie automatycznie gra załapała, ej, znalazła mapę skarbu, no to w takim razie aktywujemy skrypt, tak? I to jest fajne. Ja to lubię. I to jest coś, co bardzo szanowałem w Wiedźminie i czego mi bardzo brakuje potem w Cyberpunku. Ale widać, że rzeczywiście całkiem nieźle Ubi zaadaptowało te rzeczy. Znaczy, zaadaptowało te rzeczy z Wieśka od CDP-u i paradoksalnie mam wrażenie, że jednak ta gra jest troszeczkę lepszym RPG-iem niż Cyberpunk pod częścią względów, na pewno. Ale chociaż powiem wam, że fabularnie wydaje mi się, że Cyberpunk jest nieco lepszy, tak ogółem gameplayowo, no po prostu Valhalla wychodzi na tym dużo, dużo, dużo lepiej w ostatecznym rozrachunku. Pytanie, czy tutaj nie będzie problemów, jeśli ja wejdę. Bo mam takie... No nie, bo mieliśmy się tutaj spotkać bez... A, może jednak nie do końca. Nie do końca właśnie to będzie mądry wybór. No właśnie, mieliśmy się tutaj dostać, ale chyba to nie było to, co chciałem zrobić. W sensie, myślałem, że tutaj się będę musiał z kimś spotkać. Zapomniałem, wybaczcie, jak brzmiała kwestia głównego... Zapomniałem, jak brzmiała główna misja i czego ode mnie wymagała. I dlatego też ten fail mały się zdarza teraz z kwestią tego, że nie wiedziałem, że tutaj mam po prostu odebrać list. Znaczy, byłem napisany znajdź i zbierz wiadomość, ale myślałem, że tutaj przyjdę z kimś, tak? I najpierw będę musiał się z kimś spotkać. Okej, co? Zrobię coś innego. Już tego chorążego w ten sposób załatwię. Będzie mi łatwiej. Oczywiście musiałem nie trafić strzałą. No ale to będzie kwestia chwili, zanim ich wybiję. Bo oni no, nie są dla nas wybitnymi wrogami, dlatego że my już dużo tutaj zrobiliśmy na dobrą sprawę. W kontekście nabijania poziomów i... No ciężko nam będzie po prostu teraz znaleźć coś, jakieś sensowne wyzwanie, tak? Jednym sensownym wyzwaniem są aktualnie rajdy, te dodatkowe z misji, ale wiecie, że ja nie chcę ich robić jeszcze, bo nie chcę przesadnie nabić poziomu. Znaczy, i tak to pewnie zrobimy, ale nie chcę jeszcze bardziej przesadnie nabijać poziomu i potem mieć na przykład iść mając 200 punktów mocy więcej na misję ze 160 poziomu, tak? Bo, no, byłoby to co najmniej już totalnym jak się nazywa? Próbuję znaleźć słowo. Totalnie straciłoby to sens, nie byłoby w ogóle już wtedy wyzwania. Mieliśmy po prostu wyzwanie jedno w momencie, kiedy byśmy poszli tam, zrobić te trudniejsze rzeczy, ale potem nie byłoby wyzwania właśnie tutaj. I chodzi mi o to, żeby jeszcze w miarę, chociaż to wyzwanie było, proste, żeby było cokolwiek, tak? Żeby nie było tak, że idę, zrobię te trudniejsze rzeczy i potem nagle mam aż za łatwo. A tutaj fajnie tego gościa załatwiliśmy. Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. A, i ten gość po prostu miał wiadomość, okej. No cóż, miałem go nie zabijać, ale wyszło jak wyszło. I mamy... Alfred's chosen elderman is a thane called Tetmant. The abbot Cunibert will want to know. Chciałem właśnie powiedzieć, że mamy... Mamy tę wiadomość dotyczącą wyboru. I rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, jak to wygląda. Wybaczcie, ale... Ja mówię, czasami jak parę odcinków nagrywam pod rząd, zapominam w ogóle, czym była misja główna tutaj.
Na przykład bardziej pochłaniają mnie te wątki tych tajemnic i muszę sobie właśnie przypominać w trakcie, do czego w ogóle dążymy, po co tutaj idziemy, tak? Dokąd tu ptamy i tak dalej. Dobra. Bum. No, powiem wam, że wybiłem całą tę twierdzę na dobrą sprawę. Czy my wbiliśmy właśnie dwa poziomy, czy mi się wydaje? Bo mamy 4 punkty, jak patrzę, rozwoju i mam takiego troszeczkę derpa. Ale nie przeczę i nie potwierdzę, tak? Na chwilę obecną przynajmniej. Wiecie co, ja bym tę twierdzę od razu już przeszukał, skoro już tutaj jestem. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj będziemy wracali, ale chciałbym jednak mimo wszystko to zrobić już teraz. Nie wiem, czy to jest najmądrzejszy wybór. Muszę przyznać. Ale wolę zaryzykować i właśnie to też zrobić. A potem nie było, że wiecie, tutaj będzie trzeba wracać nie wiadomo kiedy. Co zrobię? Zrobię coś takiego. Oj, nie wyszło. I zmarnowałem przez to jeden z punktów. I drugi już z punktów adrenaliny. No jasny gwint. No. O nie! Jak puszczę WPM-a, to mi się automatycznie anuluje umiejętność. No bo ja mam przecież średni pomysł. W sensie anuluje mi się umiejętność i tracę przez to punkt adrenaliny. I liczę, że to troszeczkę inaczej będzie zrobione. No ale cóż. Szkoda. Ja mam ból dupy do siebie teraz, tak? Ale przynajmniej wiem już teraz, jak to działa. To niekoniecznie musi oznaczyć, że się z tym zgadzam, bo no, wolałbym, żeby to jednak działało troszeczkę inaczej, ale cóż, co ja mogę zrobić? No już teraz niewiele. I mamy skrzynię ze skarbem, proszę bardzo. Kolejna sztabaniklu, kolejne pierdoły. I gdzieś tu widzę klucz, co jest ciekawe. Jak i również widzę, że gdzieś nad nami się znajduje kolejna księga z taką umiejętnością. Tylko jak się dostać do tamtej części kaplicy? To mnie zastanawia. Tędy? Wydaje mi się, że przez to okno będzie trzeba się tam ładować. Bo innej opcji nie widzę. Tak też chyba jest. To rozwalmy to. Tyk. A nie, przepraszam, tam jest księga. To po co ja tutaj przyszedłem? Aha, bo tutaj można było po prostu zwalić to na nich i szybko zabić. Też dobre. Tylko szkoda, że troszkę późno odkryłem te ścieżkę, jeśli można tak powiedzieć. Tam jest gość, który jeszcze szuka, ale to nas bardzo nie boli. No nie chcę też się, tak jak mówię, bawić, by wybijanie całego tego garnizonu, bo to nie ma sensu zwyczajnie. Więc myślę, że muszę wam przyznać, że myślałem, że ta zbroja tutaj to jest człowiek i już chciałem go backstabować. I mam jakąś notatkę. Dodatka o kłopotach. Chyba gdzieś, wiesz, zgubiłem klucz. Przetrząsnąłem to, co tam zostało, gdy wszedłem, okazało się... Przetrząsałem to, co tam zostało, a gdy wyszedłem, okazało się, że zatrzasnąłem ze sobą wrota. Mam nadzieję, że go znajdziemy, bo do najbliższego ślusarza są 2 dni drogi. No cóż. Zobaczymy. Tutaj pewnie właśnie będzie napisane, że tak jest. Muszę znaleźć klucz, a klucz mamy rzeczywiście tam. Fajne jest to, że to mi pokazuje, gdzie są te klucze. W sensie nie trzeba się naprawdę bawić w takie szukanie, które mogło być bardzo problematyczne, gdyby nie było odpowiednio opisane, a wiemy, że często te klucze musimy właśnie szukać, tak? Musimy za nimi grzebać, jak ostatni idioci. I dlatego ja się cieszę, że mimo tego, że pewnie wiele osób się z tym nie zgodzi, tak? Moim zdaniem takie ułatwienia po prostu są dobre, jeśli ktoś nie ma pomysłu na to, jak zrobić to w ciekawy sposób. Wydaje mi się, że lepiej, żeby to było tak, niż gdybym miał grzebać, tak jak mówię, po całej tej wieży z tym głupim kluczem, nie mając odpowiedniej wskazówki, gdzie go szukać, w jakiejkolwiek formie, czy to liściku, czy czegoś tego typu. No i też dobrze, że te liściki znajdują się w takich sensownych miejscach, na zasadzie, o, akurat to jest wejście i jest ono zablokowane na klucz, więc nie wiem, na przykład sensownym pomysłem byłoby, żeby właśnie tam się znajdowała wskazówka, tak? A nie gdzieś po prostu w środku miasta z dupy, trafimy na tę wskazówkę i o, ej, fajnie, że ona tutaj jest, tylko dlaczego ona jest akurat tutaj? W sensie, no wiem, że w rzeczywistości troszeczkę inaczej by to działało, tak, i na pewno by, znaczy, jest większa szansa na to, żebyśmy właśnie znaleźli taką wskazówkę gdzieś właśnie w cudzysłowie z dupy w środku miasta, natomiast no bądźmy szczerzy, nikt nie gra w gry po to, żeby się męczyć i szukać wskazówek przez pół miasta, chyba, że są to konkretnie gry na takie coś nastawione pokroju gier, gdzie znajduje się bardzo dużo łamigłówek przygodowo-trenerowych. Czy też po prostu, jak się nazywa? O, uspiający cień. Czekajcie, muszę zobaczyć, co to jest za umiejętność. Przepraszam, zdolność.
nie jest umiejętność, tylko zdolność. Gdzie jest dużo właśnie takich zagadek plenerowych, środowiskowych. Czekajcie, ja bym chciał przeczytać najpierw jej opis. Strzała oznaczona symbolem ciernia Sfewn. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Niemal natychmiast pogrążę cele we śnie. A, czyli to jest taka dosłownie strzała usypiająca. Czy nam jest jakoś bardzo potrzebna? Cóż, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, muszę przyznać. A ja chciałbym jeszcze zobaczyć, co się znajduje tutaj wokół nas i na mapie. Co jeszcze musiałbym zebrać. No, tutaj są takie pomniejsze skarby, to mnie one akurat mało bolą. Jeśli tutaj byśmy wracali, to może wtedy się nimi zajmę. Jak akurat gdzieś mi się trafią. Znaczy tam jeden widziałem, ale szczerze nie chcę mi się do niego podchodzić za bardzo. Ja wiem, że przez to teraz dużo skór i innych pierdół, ale... Ale powiem wam, że gdybym miał tak do każdego znowu podchodzić, to byśmy wrócili do jednych z pierwszych odcinków, gdzie tam, prawda, łaziłem za każdym pojedynczym skarbem. Ojejku, ale mam do siebie ból dupy, że nie ogarnąłem, że te skarby znajdują się, jakby nie wszystkie te skarby są w ten sposób robione, na zasadzie, że ej, muszę tutaj wejść, żeby... A, tutaj niestety nie ma przejścia. Do każdego skarbu myślałem, że muszę tam przejść, a okazuje się, że są tylko takie główne i poboczne i... Ojej, ja bym tak do każdego skarbu chodził dłużej, to... Mogło być co najmniej dziwnie. A, myślałem, że z tego bociana coś dostanę. To nie jest problem, bocian, to jest chyba czapla. Myślałem, że coś nie dostanę. Na zasadzie pióra, dlatego też ją załatwiłem tutaj. No ale okej. Ten skarb znajduje się pod nami, czyli oba skarby będą znajdowały się pod nami, ale ja zanim tutaj zejdę na dół, to muszę przyznać, że chciałbym na Sunanem zobaczyć. Właśnie, czy to jest jakieś wejście. I jest, jak najbardziej. I to jest najlepsza jakaś chyba zatoka bandycka. Nie wydaje mi się, żeby błędem była próba zejścia tutaj, tylko chciałbym znaleźć odpowiednie miejsce do tego. Na przykład tu? Mhm. To nie jest zatoka bandycka, to jest dosłownie garnizon kolejny. No cóż, ale... Ładujmy się, czemu by nie? Wiem, że to jest co najmniej ciekawe miejsce, muszę przyznać. Nawet bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że tutaj przez przypadek nikogo nie znajdę, w sensie nie wyprzedzę jakiejś misji za bardzo. Ale wydaje mi się, że jest na to szansa. W sensie w kontekście Fulke i Sigurda. Bo jak tak już latam po tych wszystkich miejscach, to... Ja mam wrażenie, że to się może bardzo, bardzo źle skończyć. W sensie bardzo źle skończyć, albo bardzo ciekawie właśnie. Że wyprzedzimy nieco fabułę. No, panie kolego, żeś się machnął tym mieczem. Dobra, załatwmy tego gościa i zaraz się zajmiemy tymi dwoma pozostałymi. A po prostu w ten sposób zrobimy. No, panie pikinierze. Coś panu nie idzie. Nie idzie to walczenie tą piką. Okej. Szybko, prosto, przyjemnie. Można iść po... To jest skarb, który jest pod nami teraz. Tylko jak się tam do niego dostać? Tutaj pod schodami będzie trzeba... O nie, nie pod schodami. Myślałem, że będzie przejście tutaj. Ale w takim razie wydaje mi się, że właśnie coś z tej... Też nie? Okej. O, dobra. Już wiem. Nieważne. Nie zauważyłem tych tutaj kamieni na początku, ale... Zaraz się tam wybierzemy. Tylko tego pana dobijemy. I znajdziemy... jakąś oliwę tutaj w okolicy. Tylko, że nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, aby iść akurat w tę stronę. Tutaj niczego za bardzo nie widziałem na... a nie, tutaj jest właśnie. Patrzcie, jestem tak ślepy, że to jest masakra. W ogóle mam już 22 strzały dostępne. Wydaje mi się, że to jest chyba przez jeden z tych perków? Chyba tak, nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki niemu mamy taką dostępność tych strzał. Prawie bym ominął tę oliwę i by było znowu szukanie oliwy. Ej, i gdzie ona jest? I pewnie by było takie, o, derp. Ale właśnie, mam 4 punkty, moi drodzy, umiejętności. Jeszcze szybko to rozwijmy. Tam chyba nam została jeszcze jedna umiejętność do... Tak jest, do zrobienia z tym silnym pchnięciem. Wiem, że tam będzie to inaczej nazwana, mniejsza. No i teraz tak, tutaj mamy 3 punkty, które są nam potrzebne, więc wiecie co? Ja to od razu zrobię. Co prawda niewiele nam to da, bo to lądowanie z przewrotem jest... Mech. Na dobrą sprawę, ale tu jeszcze mamy 3 umiejętności nawet, w tym górnym drzewku, tu jeszcze jedną, więc myślę, że spokojnie, i tu jeszcze jedną, więc spokojnie myślę, że do końca tego hrabstwa, bo z początkiem kolejnego dokończymy jakby już cały rozwój Eivora w kontekście tych głównych umiejętności, a potem będziemy się bawili już w takie już minmaksowanie niektórych elementów, które nas by najbardziej interesowały, aby do walki nam się przydać i żebyśmy jeszcze łatwiej rozwalili przeciwników oczywiście. Dobra. Nogawice łuskowe. Okej, okay, fajnie. Kolejny z bogactw jest nasze. No i cóż.
Szukanie pancerzy, bla bla. Zresztą ich opisy, władze szczegóły. No, mnie one akurat mało interesują, muszę przyznać aktualnie, bo w sensie nie mamy i tak surowców na pancerze, więc dla nas to boli, tak? W tym kontekście. Osobiście nie czuję potrzeby aktualnie dalszego zbierania. Czekajcie, gdzie chciałbym się przenieść? O proszę, tam muszę się przenieść. Nie czuję po prostu potrzeby dalszego zbierania, na razie sprawdzania tych wszystkich pancerzy i sprawdzania, czy mam dany set, bo po prostu i tak nie mam na dobrą sprawę surowców do ulepszania ich. Tak więc i tym bardziej, że nasz set jest całkiem nieźle zrobiony. Tak więc uważam, że po prostu no jak będzie potrzeba i stwierdzę, ej, mam teraz surowce, które mam do zużycia, to mogę sobie wtedy, wiecie, spojrzeć, o to jest fajne, to jest lepsze, to jest takie i tak dalej. Ale na razie ulepszyłem sobie tak mocno mój ekwipunek, że zupełnie nie widzę potrzeby parcia. To tym bardziej, że te ekwipunki od ciebie są naprawdę niewiele się różnią. W sensie parę punktów włącznie i to jest wszystko. Abbot who? You know, the rich one, the monastery that brews ale. He keeps half the menfolk in the county from their wives. Ending up with an ale-soused wastrel is another reason I've not taken a husband. If you're waiting for a sober one, you're dying old maid. No cóż. Wiecie, jak to przecież... Tak, to jest wikingr. Podejdźmy już do... Your god is rather a hard taskmaster. And your god forbids the mixing of wool and linen. It sounds to me like he's never heard of England. Not all that is written in the scriptures is God's honest truth. O, to było bardzo ciekawe słowo ze strony Kineberta. Chciałem powiedzieć, że właśnie podejdźmy już teraz do Basima i Kineberta, żeby z nimi pogadać. Dobra, niech oni się już zamkną. Kent's new elderman will be Thane Tedmund. Tedmund? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Rucester. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? Tis a puzzle. Okay, to inspire loyalty, odpala. Tedmund must owe you something. Gra na podglądzie. Such as his life. Go on. A fortress stormed, a man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... Swell. It would know no bounds. But that fortress will be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps. Perhaps not. Ja powiem wam szczerze, że jego słowa bardzo nie pasują do opata, ale z drugiej strony rozumiem jaki był tutaj zamysł. Wyśmienie niektórych elementów, czy też pokazanie jak dalekie to było od... W sensie jak oni daleko rzeczywiście moralnie byli od tych swoich... Od nie swoich przykazań, ale od swoich od celibatu na przykład, tak? Patrząc tutaj mówię na pewną narrację, która jest tutaj prowadzona. Czy jest to zgodne historycznie? Pewnie tak, bo takie rzeczy zdarzają się i zdarzały się i będą się pewnie zdarzały i ludzie mają to po prostu gdzieś. Tylko problem jest taki, że po prostu samym problemem w tym wypadku będzie celibat, który na to księżom nie pozwala. Też nie wiem jak jest z opatami, ale opaci wydaje mi się, że byli po prostu, jak już rozumiem, piastowali podobne stanowisko. Problem był jest sam celibat i łatwiej po prostu byłoby go znieść i pozwolić im się wychodzić, prawda, przepraszam, żenić się. Tylko problem jest taki, że religia sama w sobie tego zabrania w religiach, które tego nie zabraniają, mam wrażenie, że wygląda to nieco lepiej pod kątem właśnie tej próby krycia się ze wszystkim i tak dalej. Dobra, ale nieważne, bo też mówię o jednostkach, pamiętajcie o tym, to nie jest uogólnienie dotyczące wszystkich absolutnie, ale po prostu mówię o sytuacjach, które wiadomo, że się zdarzały i pewnie będą się jeszcze zdarzać, więc... Cóż, no, to jest po prostu fizjonomia człowieka. Ktoś musiałby być aseksualny, żeby totalnie w tym celibacie trwać niesamowicie, albo po prostu musiałby mieć naprawdę silną wolę, albo musiałby po prostu tego zupełnie nie czuć na zasadzie takiej potrzeby fizjologicznej, tak, dobrze mówię chyba, tak, fizjologicznej. W sensie nie musiałby być aseksualny, ale mógł być na przykład po prostu niezbyt aktywny pod tym kątem.
I cóż, dobra, ale ja się rozgaduję teraz i nie wydaje mi się, żeby to był dobry moment ani dobry temat, bo mamy końcówkę odcinka. Dobra, zapytajmy Basima w sumie, co może nam zaproponować. Are you hiding something, Basim? There is a lumber mill nearby, correct? Bemis Field. Alfred invests much in fortifying Wessex and uses our forests to do so. The mill provides his wood. Tedmund is there. Impossible! How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work. Taking him from a lumber yard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. Mam nadzieję, że nas nie oszuka. Dobrze, moi drodzy, a na razie musimy iść za Basimem, aczkolwiek mamy 30 minut, tak więc ja w tym miejscu zakończę. I zobaczymy się, moi drodzy, już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuowali tę misję główną. Wybaczcie, że znowu mamy taki temat, który bardzo szybko uciąłem, ale była taka potrzeba i że mamy koniec odcinka, więc nie sądzę, żeby kontynuowanie go miało jakikolwiek sens. I myślę, że też powiedziałem, co uważałem za taki główny rdzeń tej dyskusji i potem możemy wokół niego oscylować, czy to w komentarzach, tak jak mówię, czy prywatnie, czy na jakimś Discordzie, czy gdziekolwiek. A tymczasem dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie. Oczywiście widzimy się już jutro o tej samej godzinie.